Gwiazdy pogrążone w żałobie. Nie żyje znana makijażystka. Polski show biznes pogrążony w żałobie. Gwiazdy opłakują wybitną makijażystkę. Wzruszające pożegnania zamieściła m.in. Paulina Krupińska, Marcin Paprocki oraz koleżanki z branży. Izabela Wójcik NieZYJE5. Świat właśnie stracił jedną z najlepszych makijażystek, Izę Wójcik. Będę za tobą tęsknić. Byłaś wyjątkowa, niepowtarzalna i niezastąpiona. Spoczywaj w pokoju, napisała na swoim profilu Agata Miłosz. Tymi słowami pożegnała koleżankę po fachu. Ten wpis udostępniła również menedżerka Andrzeja Piasecznego, Julita Janicka. Izabela Wójcik była znana jako jedna z najlepszych makijażystek w kraju, której praca za kulisami od lat kształtowała oblicze polskiego showbiznesu. Współpraca z nią była dla wielu przywilejem, a jej talent doceniany zarówno przez polskie, jak i zagraniczne gwiazdy. Nie żyje znana makijażystka gwiazd. Celebryci opłakują zmarłą. Wiadomość o śmierci Izabeli Wójcik wywołała falę wzruszeń w mediach społecznościowych. Osobistości takie jak Paulina Krupińska czy projektanci Mariusz Brzozowski i Marcin Paprocki podzielili się swoim żalem i pożegnali bliską współpracownicę. Iza, zapamiętam wszystkie nasze chwile, napisał Marcin Paprocki. Nie sposób wymienić wszystkich artystów, z którymi Izabela Wójcik miała okazję pracować. Natalia Przybysz, Doda, Anna Mucha, Matteo Bocelli, Kasia Kowalska, Maja Sablewska, to tylko niektóre z nazwisk, które mogły zaufać jej wizji i doświadczeniu. Izabela Wójcik brała udział w realizacji wielu festiwali, koncertów sylwestrowych, programów telewizyjnych, spektaklach teatralnych, a także w produkcji reklam. Jej ostatnim projektem była praca na Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Redakcji Faktu udało się potwierdzić te tragiczne doniesienia w rozmowie z Ewą Rubasińską i Jenairo. Wczoraj dowiedziałam się o śmierci Izy. Nie mogłam w to uwierzyć. Mówi nam. Marcin Paprocki wspomina Izabelę Wójcik. Próbuje się otrząsnąć. Marcin Paprocki w rozmowie z Faktem wspomina zmarłą makijażystkę gwiazd. Wiem, że zmarła wczoraj i próbuje się otrząsnąć z tą informacją. Pracowaliśmy wielokrotnie i wyjeżdżaliśmy razem na wspólne wyjazdy dotyczące sesji zdjęciowych, ale tak na co dzień nie utrzymywaliśmy stałego kontaktu, mówi nam. Pracowała praktycznie ze wszystkimi polskimi gwiazdami. Była bardzo ceniona w branży modowej od wielu lat. My mieliśmy tą przyjemność pracować z nią wielokrotnie do różnych reklam i sesji zdjęciowych M.I.N. do naszej sesji na 17-lecie. I też wiele razy do pokazów. Znaliśmy się z 15 lat. W podobnym czasie zaczynaliśmy z Izą naszą przygodę z modą. Iza była taka empatyczna, bardzo zdolna jako artystka w swoim zawodzie, była ciepłą osobą. Nasze wspólne rozmowy nie były takie powierzchowne, tylko były raczej o głębszych tematach. Nie wiem, co tam się wydarzyło, teraz czekamy na sygnał i informacje o pogrzebie, podsumowuje projektant mody. Agnieszka Woźniak-Starak żegna cenioną makijażystkę. Odeszłaś zdecydowanie za wcześnie. Agnieszka Woźniak-Starak na swoim Instastory dodała czarno-białe zdjęcie makijażystki. Jedna z najzdolniejszych polskich makijażystek. Zabawna, inteligentna, osobowość, jak sama by żartowała. Odeszłaś zdecydowanie za wcześnie, napisała prezenterka telewizyjna.